Cześć. Cześć, Jacek. Sorry, ale coś mi wypadło. Tak myślałem. Zamówiłem ci kanapkę. Zamówiłeś mi lunch? Może od razu mnie puknij. Nie, dziękuję. Kto wie, gdzie się szlajałeś. Posłuchaj lepiej newsa. Wprowadziłem się do Nataszy. Dlaczego? Nie masz gdzie spać? Zawsze się możesz przekimać u mnie. Mówię poważnie. Poprosiłem ją o rękę. O rękę? A po cholerę? Nie masz własnej głąbie? Fajnie, że się cieszysz. Ile się znacie? Pół roku? Przynajmniej upewnij się, że dzieciak jest twój. Co ty mówisz? Ona nie jest w ciąży. Strzelamy ślepakami? Nie. Oświadczyłem się, bo ją kocham. Ojej, ale to jest gejowskie. Kochanie kobiety jest gejowskie. No ale bredzenie o miłości na pewno. Przecież nie żeni się jutro. Nie mamy daty ślubu, nawet pierścionka jeszcze nie dałem. Zero presji, zero konkretnych planów. Tylko goła narzeczona. Lepiej być nie może. Może goła nienarzeczona. Zobacz na mnie. Robię co chcę, spotykam się z kim chcę i śpię z każdą. Rami na to pozwoli. Już to przerabiałem, dziękuję, wystarczy. Natasza jest tą jedyną. Popełniasz wielki błąd, gigantyczny błąd. Facet, który się łączy z Ej! Nasze słonko. Cześć. Cześć. I co? Powiedzieć już? Tak, powiedział. A! Brawo, gratulacje! Ej, gratulacje!